burgerki domowe chciałem opracować. Od razu przepraszam wszystkich, którzy sami wypiekają bułki, sami hodują sobie krówki, sami robią ser, sieją i robią pomidory. Ja trochę dzisiaj z gotowców porobię. Wiecie, że zawsze wszystko z własnego wyrobu, ale dzisiaj wyjątkowo idę na gotowce. Kupiłem takie bułki, nie wiem, czy one będą dobre, czy niedobre, ale są. Sera, jakiego użyję, to będzie ten Monterey Jack. Też kupiłem i nawet chyba będzie fajny do takiej akcji. I burgery też takie trochę niestety, jak się to mówi, marketowe, nie? Nie wiem, co tam jest pomieszane, co tam jest zmielone, no ale zakładam, że może być ok. No i przekonamy się. No, na pewno nie będę ich wysmażał na średnio, tylko raczej bardziej na well done, czyli na ostro, z tego względu, że to jest produkt marketowy, to trudno powiedzieć. Wolę to tam lepiej podsmażyć, żeby ewentualnie nie było jakichś perturbacji żołądkowych. Najpierw bułeczki sobie może przygotuję. Podpiekę je sobie na patelni, żeby były tutaj trochę twardsze. W taki prosty sposób będę chciał to wykonać. Bo jak je podpiekę, to jest szansa, że sos, jak jakiś zastosujemy, to nie będzie w te burgery wchodził. Na dziewiątkę patelnia, żeby się rozgrzała i one się tu tak przypalą lekko. Góra już jest przypieczona, teraz dół jeszcze dochodzi trochę bardziej. Pomidorki do tego wejdą. No i mięsko, serek. Ja sobie zrobię smoky sweet barbecue glaze z Jacka Danielsa. No i myślę, że to będzie ok. Zobaczmy, czy to już doszło. O, doszło nawet bardzo. I tak wyglądają bułeczki. Podpieczone. Jak pójdzie na to sosiwo, to sosiwo nie będzie wsiąkało w bułkę. Myślę, że już mogę rozpocząć też grillowanie burgerów. No i tak jak powiedziałem, będę je na dobrze wypieczone robił. Proszę bardzo, jeden. Proszę bardzo, drugi. No, powiem szczerze, że wygląda to całkiem nieźle. Wiem, chcesz mieć bardziej, no to proszę, podpiekam bardziej już, żeby nie było płacy. Sandra jednak wybrała majonezowo-keczupowy, bo stwierdziła, że barbecue to ona nie. W szczęście był i majonez, były keczup i tu już nam się robi well done, tak na grubo. Całe sosy, całe nam życie wyciekło, widziałaś? Z tego. Tak, ok, sosik? Za mało tak majonezu. Majonezu za mało? Majonezowo-keczupowy. Ciach, ciach. A która impreza? Tak to wygląda. Teraz mięsko na to leci. Cytryna, uciekaj. Poszedł ser, ale chyba muszę mu trochę pomóc. Żeby się ładnie rozpłynął, nie? Nie wiem, czy tak się robi, ale stwierdziłem, że to jest dobry pomysł. Palnikiem go przypalić. Co ty na to? Weszły pomidorki. Jeszcze do tego. Zamykamy i jemy. To mięso skurczyło i ta bułka się zrobiła przez to dużo większa. Mógłbym tu jeszcze trochę sosu dodać. Jak, spoko? A mięso dobrze wytegowane? Jest coś jeszcze życia w nim? Następnym razem sobie zrobię z podwójnym mięsem. No ale dobry, powiem szczerze. Koty za płoty. Pozytywnie. Robię drugie podejście, czyli będziemy dzisiaj mieli po dwa burgery. Ale zdecydowanie mięso jest za małe. Ono się strasznie kurczy jednak po to. Można się tego spodziewać, nie? Obróbka termiczna powoduje, że to mięso się kurczy. I niestety przez to jest go trochę za mało w tym burgerze, bo ono tak naprawdę powinno startować do pieczenia i być większe niż ten burger, nie? I potem jakby się skurczyło, to by było wielkości burgera. Czyli jakbym w knajpie dostał takie coś, żeby była wielka bułka i mało mięska w środku, to bym już nerwa złapał. Ale że nie jesteśmy w knajpie, to przecież się sam w pysk nie strzelę. Gdyby były wielkości tych dziur tutaj w tym pudełku, to by było ok, ale że są mniejsze dużo niż te dziury w pudełku, to dlatego jeszcze się dodatkowo kurczą, są troszkę za małe. Na grubość byłoby ok z tym kotletem, ale jeszcze z obwodu
przydałby się, żeby był większy. Druga wersja będzie z ogóreczkami. Kasandra stwierdziła, że z ogóreczkami będą się komponowały dużo lepiej niż z pomidorkami. Jest opcja numer 2. Z ogóreczkiem zrobiona. I zobaczymy, czy będzie fajniej smakował, czy mniej fajniej. Ja znowu sobie zrobiłem z barbecue, a Kasandra jednak keczupowo-majonezowy. Powiem tak, sosik ten akurat do burgera mi siadł zarąbiście, na przykład do kiełbasek z grilla mi nie siadał. Ale w burgerze jest delikatnie słodkawy, no dobry, co mogę powiedzieć. Kasandra jednak preferuje majonezowo-keczupowy, ja też lubię majonezowo-keczupowy, ale do burgera ten jest ok. O, średnia ocena 3+, dla tego co wyszło, bo bułki się jednak nadal rozpadają za szybko, mięso za małe, ale jak na takie sklepowe z zamrażarki to naprawdę było niezłe. No nie umywają się do takich profesjonalnych burgerów w burgerowni, ale jak jest COVID, to się je takie burgery, a nie inne. Cytryna, chodź, chrupka mam dla ciebie. No wiem, że to marne pocieszenie. Taka dzisiaj przyjemność, bo coś tu się od was pojawiło, znowu. Zczytuję, odczytuję, skanuję, analizuję i co się dzieje? Dalej, reklama, niestety musi się połączyć z bazą, kolejna reklama, proszę czekać i odemknięte. Duża paczka Tapes and Films z kinematografii. O, tutaj się pojawiły jakieś nowe adnotacje. To jedziemy, sprawdzimy, co się tutaj pojawiło. Słuchajcie, nic mnie nie słuchacie. Była akcja nie karmić misia, a tutaj co? Karmelowo-orzechowe. Tu coś dla cytryny. Tu jest coś z kiwi. Słuchajcie, tu jest coś z crunch chipsów. No u mnie jest Kasandra, która to pochłonie tak czy siak. I w jej imieniu dziękuję za tą smaczną przesyłkę. Zobaczymy, co tu jeszcze w tych zawiniątkach jest. Pierwsza rzecz. Kroplówka. Piwo IPA. Piwa ostatnio w ogóle nie pijam, ale jest list przewodni. Oglądam twój kanał, odkąd wyjebałeś się na skuterze, czyli od 7 lat. No tak, był i taki epizod w moim życiu. Od tamtej pory nie przegapiłem żadnego odcinka. W końcu udało się skompletować tobie paczkę, w której znajdziesz Duch Puszczy, mój regionalny przysmak w butelce, po wodzie samogon miodowo-cytrynowy. Nie wiem, czy dam radę. Bo z tymi samogonami i innymi rzeczami jakoś nie. Mój organizm kategorycznie mówi nie. Najpierw nos się odzywa i mówi nie. Potem kubki smakowe się do tego dołączają, że też mówią nie. W mojej butelce samogon z przyprawą chili. Na początek radzę zamoczyć tylko język. No właśnie. Słodycze dla Kasandry, smakołyki dla cytryny. No to dobrze, to rozstrzeliłem. Dziękuję bardzo. Podoba mi się twoje podejście do obecnej sytuacji w Polsce. Rób dalej swoje, nie przejmuj się hejtem. Dużo zdrowia dla mamy. Łapki w górę. O, mało łapek. Paweł i Aneta. Dziękuję, Paweł i Aneta. I zaraz zobaczymy te trunki tutaj takie. Samogon. Matko, kochano, jedyno. Made in Podlasie. Cappuccino. Duch Puszczy. Podlaska samogonka. To jest homemade? Tak super mega profesjonalnie to wygląda. Chyba homemade. Matko kochana, to jest jedno. Jeszcze tu mam dwa zawiniątka. Tu jest coś w tej małej butelce, po syropie. I tu jeszcze coś jest w tej butelce. Muszę to rozczaić, co jest co, bo to raczej nie jest Ewa Zdrój, tylko jest coś innego. Nie Ewa Zdrój. Słuchajcie, boję się takich rzeczy, naprawdę. Boję się takich alkoholi. W regionalnej butelce Duch Puszczy, w butelce po wodzie samogon miodowo-cytrynowy. Aha, tu jest samogon miodowo-cytrynowej. W małej butelce to jest ten paprykowy. I tyle. I to widzieliście. Dobra, dziękuję jeszcze raz, Paweł, Aneta. Super. Przekażę cytrynie, sam gdzieś to zmagazynuję i może kiedyś podejmę próbę, ale boję się, no nie będę ukrywał, boję się.